Tak, pewnie nie wiedzieliście, że Siergiej jest maszynistą. Proszę bardzo. Teraz już wiecie. Słuchajcie, to jest Train Driver 2. Czy mi się pantografy podniosły? Podniosły się pan, mi pantografy się podniosły. Tutaj musimy poodblokowywać te wszystkie przekaźniki. Teraz powinniśmy mieć zasilanie na wyłączniku szybkim. I odpalamy sobie po kolei przetwornicę i sprężarkę. Musimy poodluźniać tutaj co nieco. Tutaj widzimy, że się nam spuszcza powietrze w cylindru hamulcowym. I poczekamy, musimy poczekać, aż nam sprężarka dopompuje to ciśnienie. A my tutaj na razie nie mamy podanego wyjazdu. My sobie na spokojnie uruchomimy naszą lokomotywę. Tak więc sprężarkę mamy, ciśnienie jest prawie osiągnięte. Okej, okay, mamy. I w takim razie możemy się podpiąć pod nasz skład. EP07. Takim składem będziemy jechać. Znaczy taką lokomotywą, bo oczywiście skład to jest cały nasz skład, zaraz go pokażę. No a tutaj mamy, proszę bardzo, taki mamy skład i idziemy Intercity Łodzianin. Ja podałem pospieszny, tak? Intercity Łodzianin. Mamy taki składzik całkiem według mnie fajny. No a my czekamy na odjazd w takim razie. Zapytacie pewnie o katastrofę w przestworzach. Siergieju, co ty żeś narobił? Co, dlaczego nadal nie ma tego odcinka z tej katastrofy w przestworzach? Być to miał już być. I właściwie byłem już. Myślę sobie, będzie. Będzie dzisiaj, wstawię go, zdążę. No słuchajcie, niestety, ale X-Zeppelin postanowił mi zrobić psikusa. I mam go serdecznie dosyć, potrzebuję po prostu odpoczynku. No i ze względu na to, że naprawdę już ten X-Zeppelin mnie denerwuje, ja sobie odpocznę, nie będę dalej się z nim siłował i zrobię to po moich wakacjach i po tym, jak będę w symulatorze. Oczywiście pojawi się film taki ze spottingowania pociągów i jakichś samolotów, no i film prawdopodobnie jak będę w symulatorze, jak tam sobie poradziłem, będę tam z moim kolegą. I na razie nie będzie. Także mam nadzieję, że mnie rozumiecie. A my mamy wyjazd o 49 po, więc zaraz mamy już wyjazd. A to mamy osobowy, ja sobie na pospieszny przełączę, bo jedziemy jakby pospiesznym. Bo w takim razie udamy się do tamtej kabiny i pantograf A, czyli tutaj ten pantograf powinien być opuszczony. Przepraszam, pantograf B powinien być opuszczony. Co ja robię? Otwierak prądu. Widzę, że tam już zapalone światło pozwalające na jazdę, a my tutaj musimy opuścić pantograf B. I słuchajcie, możemy odjeżdżać. Tutaj muszę pilnować, żeby mi nie wyskoczył nadmiarowy. Tak, do 600 amperów. Poza tym zakresem, jak będzie takie napięcie na silnikach trakcyjnych, przepraszam, natężenie prądu, to nam po prostu przekaźnik nadmiarowy silników trakcyjnych nam odłączy dostęp prądu, tak? No żeby nie doszło do... żeby nam silniki trakcyjne po prostu nie wybuchły, to jest proste, tak? No bo jeżeli by się tak stało, to by było źle. Teraz sobie po kolei dajemy jazda równoległa, czyli obie pary silników trakcyjnych już nam pracują, ale ja sobie na pozycję na jazdę szeregową. Możemy się rozpędzać naszym składem. Ja zwykle przekraczam Vmax. Wiem, że to nie powinno tak się stać. Vmax to jest nasza prędkość konstrukcyjna, tak? Tutaj nie ma napisane. W przypadku EP07 to jest 125 km na godzinę. Nie powinno się jej przekraczać, bo to jest prędkość konstrukcyjna. Tak, po jej przekroczeniu, no, lokomotywa może nam się rozsypać. Taka prędkość bezpieczna, tak? No, ja często to przekraczam, bo wiadomo, to jest symulator. A tutaj troszeczkę jednak chcę sobie pojeździć szybciej. My sobie przyspieszamy tym naszym składem, już możemy odczytać prędkości mierze. Jedziemy już ponad 100 km na godzinę. Tak, no 100 km, no 105 osiągnęliśmy. A mamy zresztą tutaj napisane dokładnie 106, 107 km na godzinę. Także dajemy już na ostatnią pozycję na stadniku dodatkowym i rozpędzamy się. Chyba była jazda bezprędowa. Sprężarka nam padła. Słuchajcie, musimy od nowa to wszystko uruchomić. Przetwornica i sprężarka.
Lampka ostrzegawcza SHP. Pozwolicie, że wyjaśnię. Przed każdym semaforem jest elektromagnes i w momencie, jak się ten elektromagnes zetknie z elektromagnesem lokomotywy, to się zapala taka lampka właśnie ostrzegawcza. W razie, gdyby po prostu maszynista nie był przytomny, byłby sygnał wyświetlony stój na semaforze, a maszynista by nie był przytomny i po prostu by nie hamował, tak? Jeżeli on nie skasuje tej lampki SHP w przeciągu 5 sekund, to pociąg sam zacznie hamować, no na wypadek, żeby do zderzenia nie doszło, tak? I podobną sytuację mamy z czuwakiem, tylko że z tym, że czuwak nie wyświetla się przed semaforem, tylko co? Minutę, a tutaj mamy kibla. Pozdrowił nas, niemiły kibel. Tam mamy SKP, jesteśmy 200 metrów przed semaforem. Chwila, dwóch takich samych? A mówiłem, że nie ma dwóch takich samych ludzi na Ziemi. Czy oni się czymś różnią? Ten ma takie zielonkawe oczy, a ten? Też zielonkawe. Ej. Dokładnie ci sami. Tutaj mamy 30 sekund. O, jest! Czekajcie, jest! Przyjechał chłop! Przyjechał jakimś retrosem! Siema, stary! Przepraszam! Przepraszam, zastanawiam się, czy przejść na drugą stronę. Chłop przyjechał jakimś retrosem. Witaj! No i cholera jasna! Odbiorowy sprężarki, tak? Rozumiem. Wyłączamy, odblokowujemy. Sprężarka. Niż powinno być git, że pociąg się zahamował przypadkiem. No i lecimy sobie.
beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. Nie wyhamuję. Nie wyhamuję przed S1. Bo tu już jest S1. Nie wyhamuję. Okej. bardzo się spóźniłem. Napisałem będzie S2 i przez to nie zacząłem hamowania. Powinienem już wdrożyć hamowanie na pozycji 5, tak? Dobra, nie ma co, jedziemy. Jedziemy dalej, panowie. Waiting for love to come around. We'll be right back.
cóż, no kibla już nie dogonię. No to co? Słuchajcie. To wszystko na dzisiejszą... na dzisiejszą jazdę. Opuszczamy sobie partografy. I ładnie. No to co? Ja wam dziękuję za to, że obejrzeliście do końca, bo tylko legendy obejrzały do końca. I co? I tyle. Tak jak mówiłem, katastrofa przez tworzach za jakieś 1,5 tygodnia.